proszę Państwa, naszym gościem, z czego się bardzo cieszymy, jest Katarzyna Dąbrowska, która jest aktorką teatralną, filmową, która także pięknie śpiewa. Dzień dobry. Dzień dobry. Także lektorka. Tak, także lektorka i często występująca aktorka w Teatrze Polskiego Radia, prawda? Zgadza się. Cała lista się zgadza. Czyli jesteś osobą wszechstronną, nagradzaną za tą część wokalną twojej działalności artystycznej. Jakie ona ma miejsce w twoim życiu i w twoim sercu? Co to dla ciebie znaczy, że też śpiewasz? To jakoś poszerza na pewno mój świat zawodowy, ale też jakoś pewnie wewnętrzny. Jakaś ogromna moja pasja, która mnie tak naprawdę gdzieś z tego śpiewania doprowadziła później równolegle do bycia na scenie w amatorskim teatrze. Potem z tego amatorskiego teatru zrodziło się jakieś marzenie o scenie profesjonalnej i o szkole teatralnej, więc na pewno jakoś te dwie pasje sobie tam razem podróżują. No ale nie każdy dostaje rekomendacje ze strony Wojciecha Młynarskiego, prawda? No to prawda, tak. To się... Bardzo wszyscy dziennikarze lubią tę anegdotę. Gdzieś ją kiedyś opowiedziałam, chyba w magazynie Pani, jak jeszcze byłam studentką. I od tego czasu każdy dziennikarz musi zadać pytanie o Wojciecha Młynarskiego. Nie dziwię się, no bo rzeczywiście jest to... dla mnie był to na pewno takie, było to takie dmuchnięcie wiatrem w żagle. I nie ukrywam, że też usłyszeć to od takiego autorytetu, od takiego mistrza, dla mnie bardzo był człowiekiem właśnie, który ten autorytet miał. No, zaczęłam wtedy wierzyć, że może rzeczywiście się do tego nadaje. A nie wierzyłaś wcześniej? Ja byłam dziewczynką z małego miasteczka i jak się spotkałam z tym Wojciechem Młynarskim, byłam na początku drugiej klasy liceum. Ja wtedy w niewiele 16 lat zaledwie. W niewiele rzeczy wtedy wierzyłam tak naprawdę i nie wiedziałam, w co mogę wierzyć. I z teatrem to ja miałam styczność tylko w teatrze telewizji. W moim miasteczku teatru nie było, a no moich rodziców nawet nie było stać na to, żeby gdzieś tam raz na miesiąc czy na dwa wyjechać sobie, pracując w budżetówce w latach 90. kryzysowych bardzo wówczas, żeby sobie jechać do teatru i kupić 3 bilety na jakiś spektakl. No nie było takiej możliwości, więc w takim sensie pewnie rzeczywiście było to trudne do uwierzenia. Jeszcze panowała taka takie śmieszne przesądy na temat tej szkoły teatralnej. Naprawdę ja pamiętam, że naprawdę jak zdawałam do szkoły teatralnej, to moje małe miasteczko, zdarzały się tam osoby, które dopytywały, ale jak? Przecież bez znajomości, bez kasy. Wiesz, to się tam strasznie mało ludzi dostaje. Nawet zdarzyły się takie osoby w mojej rodzinie, które były przekonane, że ja się dostałam do jakiejś szkoły teatralnej takiej za pieniądze. Że do tej prawdziwej szkoły teatralnej to się na pewno nie dostałam. Bo to niemożliwe, bo to jest po prostu taki... A dlaczego Akademia Warszawska Teatralna? Z takiej trochę przekory. Ja się przed zdawaniem do szkoły teatralnej zgłosiłam do... Najpierw do pani Ireny Telesz w Olsztyńskim Teatrze Jaracza, wspaniałej aktorki, która wtedy mi powiedziała: nie mam czasu, ale mogę cię wysłać do mojego męża. I przygotowywał mnie, kilka razy mnie przesłuchał przed egzaminami wstępnymi, pan Stefan Burczyk, wspaniały aktor, z ogromnym dorobkiem, wtedy już schorowany dosyć mocno, walczący z Parkinsonem i z kluczem, poszukujący dziurki, żeby otworzyć małą salkę w Teatrze Jaracza. Nigdy tego nie zapomnę, bo wzruszało mnie jednocześnie to, jak on walczy z tą chorobą, w połączeniu z tym, jak bardzo miał błyskotliwy umysł i jak wspaniałe uwagi potrafił mi dawać a propos tych tam fragmentów, a tu z pana Tadeusza, tam z Fedry, które ja przygotowywałam wtedy do tej szkoły. Jakiś tak mnie to poruszało, ta dysproporcja tego świetnie funkcjonującego mózgu z tym ciałem, które wkurza, że już nie daje rady. I pan Stefan wysłał mnie w pewnym momencie do pani, która miała mnie skonsultować
dykcyjnie. I ja wtedy usłyszałam od tej pani, że ona mnie zapytała, gdzie chcę zdawać. Ja powiedziałam, że do Warszawy i do Krakowa. I ona mi wtedy powiedziała, że w Warszawie to ja cię nie widzę, ty jesteś taki typ krakowski. I ja z tej przekory, że nie jestem warszawska i że ona mnie tam nie widzi i że chyba tam nie mam szans, żeby się tam dostać, właśnie zdawałam tylko do Warszawy. I wiem, że to jest bardzo głupie, ale myślę, że młodość ma swoje bardzo takie, no, prawa dziwne, a ja wtedy chyba byłam osobą z jednej strony taką niezbyt wierzącą w swoje możliwości, a z drugiej strony lubiłam sobie chyba stawiać takie challenge. I myślałam sobie, że jeżeli mam być tą aktorką, to chcę właśnie w tę trudniejszą stronę. Tak mi się wtedy wydawało, bo ktoś mi tak powiedział, że mam tam mniejsze szanse. To ja właśnie sprawdzę, bo tym bardziej sprawdzę, bo wiedziałam, że to wszyscy też naokoło mówili, że to jest bardzo trudny zawód. Wszyscy zdążyłam już kilku kolegów poznać przy okazji różnych festiwali piosenki. Byłam na przykład w Lublinie na festiwalu piosenki właśnie francuskiej, w tej kategorii amatorów, kiedy wygrywała Magda Kumorek. Poznałam też tam a to Jasię Liszowską, a to Anetę Todorczuk. I też dziewczyny opowiadały o tym, że no to jest zawód, w którym się tam powiedzie niewielu osobom. I nie żałujesz swojego wyboru? Nie, nie żałuję, bo nie wiem, co by było, gdybym była w Krakowie. Pewnie byłoby inaczej, ale myślę, że widocznie tak miało być. Może tak miało być. No, ja cię widziałam w takiej sztuce, gdybym cię nie poznał, która tak naprawdę jest to w takich trudnych wyborach, prawda? Co by było, gdyby było, prawda? Tak, tak. Troszeczkę o tym opowiadamy i o takich równoległych światach i o tym, jak to właśnie kierujemy swoim życiem. I jak to te zakręty i te wybory dróg mogłyby nas skierować w zupełnie inne miejsce, ale ja przecież nie wiem, co by było, gdybym się zdecydowała na tę krakowską szkołę, więc nie mogę sobie nawet tego wyobrazić. Dla mnie nie istnieje inna opcja. Musielibyśmy zajrzeć do tego równoległego świata, w którym Kasia Dąbrowska idzie do tej szkoły. Ale z drugiej strony, gdyby jakiś reżyser krakowski myślał o obsadzie i pomyślałby o tobie, to wcale bym się nie zdziwiła, bo ty masz w sobie taki szczególny rodzaj stylu i gustu, który na przykład jest dla mnie niezwykle uwodzący, bo chociaż zmieniasz się bardzo na scenie, chociażby w spektaklu Dolce Vita, który widziałyśmy też razem w Teatrze Współczesnym w Warszawie, to jednak to zawsze jest twój styl, to jest zawsze taki twoja pieczątka jest przy tej roli. Dla mnie to jest atut, bo ja wiem, trochę czego się spodziewać. Ja akurat to lubię, ja za tym idę i cię z przyjemnością obserwuję. I też wiem od innych aktorek, które tak trochę zazdrośnie mówią, wiesz, ona ma coś takiego. Zobaczysz sama. Czujesz, bardzo miłe. Czujesz taką swoją właśnie pieczątkę, taki swój styl, gust, coś, co cię niesie w tym zawodzie, coś, co wskazuje właśnie tak to zrobię, właśnie to zrobię, a nie i nic innego? To trudne pytanie, bo chyba jeżeli rzeczywiście coś takiego mnie definiuje, czy jeżeli rzeczywiście niosę ze sobą jakąś taką pieczątkę, jak to ładnie nazwałaś, to ja przecież o tym nie wiem, bo dla mnie jest to pewnie jakaś naturalna sprawa. Nie wiem, zdarzyło mi się o tym usłyszeć może raz przed tą rozmową, więc to chyba bardzo ładny komplement. Myślę, że jeśli aktorka jest zapamiętywalna w tym, co robi, to już jest połowa sukcesu, bo jest bardzo wielu aktorów w tym kraju i ja bym, nie wiem, nazwała to, nie wiem, jakąś właśnie może osobowością, jeśli się tę osobowość sceniczną ma. Czyli to, czym gdzieś kiedyś mnie obdarzył ładnie komplementem właśnie Wojciech Młynarski, mówiąc mi, że pani tę osobowość sceniczną ma, więc niech pani w tę stronę idzie. No to jest jakaś połowa sukcesu, no bo... Potem tego nie zepsuć, prawda? Potrafić wykorzystać, oczywiście odbyć jakąś odpowiednią edukację w tym zawodzie, bo też warsztat, jeszcze raz warsztat, bez tego
jest po prostu trudniej. I bez tego się człowiek powtarza. Mm-hmm. Więc z jednej strony fajnie, jak się ma tę taką pieczątkę i tam, że tak jak powiedziałaś, że można wiedzieć, czego się spodziewać, ale z drugiej strony ja, kurczę, lubię myśleć o tym zawodzie w taki sposób, że on jest jakoś transformacyjny. Nie jesteś aktorką transformacyjną, ale uważam, że są rzeczy, których nie zrobisz. To znaczy nie zrobisz czegoś taniego dla pieniędzy, po prostu. I to nazywam gustem. I bardzo to pewnie, dziękuję. I być może to też skutkuje tym, że prawdopodobnie nie mieszkasz w pałacu, ale nie wiem, może mieszkasz. Nie, mieszkam. Natomiast to powoduje też, że jak patrzysz sobie w lustro co rano, to myślisz sobie, Dąbrowska, no możesz być, lubię cię. Rzeczywiście wybieram takie ścieżki zawodowe, które mi odpowiadają i w których czuję, że mogę się jakoś rozwijać, że mogę się spotkać z interesującymi ludźmi, z osobowościami, artystami, którzy mnie interesują i tak staram się kierować tą swoją ścieżką zawodową. W dzisiejszych czasach rzeczywiście jest czasami tak, że ten wybór między tym, co jest jakoś przynosi materialne korzyści, a tym, co jest ciekawe, interesujące artystycznie, to są dwie różne drogi i trzeba się czasami zdecydować, ale myślę, że na tym też polega mądre kierowanie sobą w tym zawodzie. Czyli ty wybierasz bycie. Ja wybieram po prostu to, co mnie interesuje zawodowo, nie? Jeżeli czuję, że coś mnie przestało interesować, że coś mnie przestało kręcić, że coś... To po prostu w to nie idę, albo rezygnuję, albo mówię dziękuję, albo jeżeli mam przeczucie, że mogłoby za tym iść, nie wiem, popularność i większe pieniądze, ale nie widzę tam dla siebie materiału na to, żeby się pokazać aktorsko i nie wiem, coś mnie tam po prostu nie interesuje, no to nie staję do tej konkurencji. I szanuję wszystkich, którzy stają i jest im to potrzebne. Tylko jakby, no, kwestia wyboru. Każdy ma swoje wybory. Tak. Mój przyjaciel, który też jest krytykiem, zajmuje się teatrem, mówi, że czasem widzi znane aktorki w takich produkcjach gorszego, nazwijmy to, wymiaru artystycznego i mówi, wiesz, i wtedy widzę, że ona informuje mnie, że gra dla pieniędzy. Co rozumiem, gra gorzej. Gra mniej, gra tak... Pyknie sobie taką rolę, prawda? Ma już nazwisko, to sobie pyknie. Myślę, że takie pyknięcia ci się nie zdarzają, przynajmniej ja nie widziałam cię nigdy w takiej roli, bo nie masz takiego nastawienia, że możesz sobie na to pozwolić i że to jest twoja droga. Ja nie oceniam tych pań, prawdopodobnie mają jakieś napięcia kredytowe z frankiem szwajcarskim i po prostu nie miały wyboru, albo po prostu chciały zaistnieć intensywnie w świadomości. Ty nie istniejesz intensywnie, ale jednak grasz w serialu. Gram w różnych serialach. No tak, tak. I to też jest chyba... to też jest chyba jakiś taki dla mnie... To jest też moja droga. To znaczy ja sobie myślę, żeby sobie gdzieś tam nie... Zawsze myślałam o tym, żeby gdzieś tam nie ugrzęznąć i nie zostać w świadomości widza aktorką jednej roli. Więc też jest to ogromna praca, żeby tak się stało i żeby te role zdobywać i o nie walczyć. I też umówmy się, w tym kraju jest naprawdę mnóstwo zdolnych aktorek, więc zawalczenie o te role to też jest jedna rzecz. Potem zagranie ich i sprostanie im to jest druga rzecz. Ale robię swoje, żeby tak było, żeby się pokazywać z gdzieś tam z różnej strony i też uważam, że serial w ogóle jako gatunek wcale nie jest gatunkiem gorszym. Nie, jest bardzo trudny do zagrania. Wcale nie musi być absolutnie czymś... seriale. Tak, dokładnie. Więc poświęcam temu tak samo dużo serca i energii. Kasiu, to jeszcze wrócę na moment do tych... mocnych stron twoich. Powiedz mi, że oprócz niewątpliwej urody, wszechstronności, bycia przekorną i upartą, co jest jeszcze taką twoją silną stroną? Oprócz pięknego głosu, także dodam, wyłączę to także. No to zostawmy coś, Kasi, żeby jeszcze wymyśliła. Co jest moją mocną stroną? Trudne pytanie, co? Trudne pytanie. Myślę, że to, że się nie poddaję i że potrafię w momencie, kiedy się coś nie udaje,
widzieć w tym też coś, co mnie może rozwinąć, co mnie czegoś uczy. Nie wiem, takie widzenie szklanki do połowy pełnej. Myślę, że to jest jakiś mój atut i że to mi bardzo pomaga w życiu, tak w ogóle, nie tylko zawodowo. Myślę, że jakaś pracowitość i umiejętność jakby poświęcenia odpowiedniej ilości czasu, energii na przygotowanie się też, bo właśnie, nie wiem, serial, który się kojarzy z szybką pracą, dla mnie nigdy się nie kojarzył z szybką pracą. Ja też do niego robię odpowiedni research swój, więc chyba, o, może to też jest jakąś moją taką pozytywną cechą. Jakaś taka prawdziwa zajawka do tego zawodu, która powoduje, że mnie to bawi, że ja mogę usiąść codziennie z tym scenariuszem i sobie tam wyszukiwać tych smaczków do grania, tych rzeczy, które mnie w postaci interesują. No bo właśnie z tej pasji, z tego zainteresowania, z tej zajawki na ten zawód i na granie kolejnych postaci jest to, że potem można temu poświęcić tyle czasu. No dobrze, to seriale, teatr, dubbing, bycie lektorką. No tak, to też jest bardzo dużo czasu. A ty masz czas w ogóle dla rodziny? No, mam. Rodzina też trochę artystyczna, prawda? Rodzina też trochę artystyczna. Nie mylić z autystyczną. Nie, ale śmieję się, bo czasami rzeczywiście jesteśmy sobie gdzieś tam osobno, funkcjonujemy. Może ja rozwinę. Ja w ogóle nie jestem z artystycznej rodziny, w sensie rodzice mają zupełnie inne zawody. Mąż jest artystą. Natomiast mąż jest, tak, mąż jest reżyserem teatralnym, więc od jakiegoś czasu tutaj rzeczywiście jest w domu artystycznie, ale chyba mamy taki, potrafimy zdrowo to dzielić. No i też czasem pracujecie razem. Tak, to jest ten spektakl, o którym wspomniała Malwina, to jest reżyseria Jarosława Dumidajskiego. Tak. Ja bardzo lubię Szantkę, która jest w Teatrze Telewizji na TVP VOD. Tam też on reżyserował. Ale ja szczególnie lubię te spektakle, w którym ty też śpiewasz. I bardzo lubię taki spektakl Paradiso. Na przykład. Tak. Och, prawda? Andrzeja Strzeleckiego jeszcze. Wspaniała rzecz, to państwo zajrzyjcie koniecznie. Ja jak tylko mogę, to na antenie TVP Polonia, gdzie też pracuję i zajmuję się kulturą i rozrywką, co brzmi szumnie, powtarzam ten spektakl, jak tylko mogę, bo on taki jest kojący i te piosenki śpiewasz takie piękne. Taki repertuar kojący tak, duszę. Tak, napisane zresztą specjalnie przez Andrzeja Strzeleckiego do tego spektaklu, żeby troszeczkę tymi piosenkami, powiedzmy, skomentować niektóre sceny i wydarzenia w tym. To bardzo jest zręcznie skomponowana. Tak, ja się zawsze śmiałam, że jestem tam takim greckim chórem. Trochę tak. Jednoosobowym greckim chórem w tym przedstawieniu. A teraz też myślę, że mogę już zapowiedzieć. Śmiało. Że jesteśmy w trakcie prób do też bardzo pięknej rzeczy teatralnej, ale również muzycznej, do spektaklu Apetyt na czereśnie, napisanego przez Agnieszkę Osiecką. Reżyserować ten spektakl w Teatrze Telewizji na żywo będzie Anna Sroka-Chryń, a my na żywo 2 października będziemy musieli zagrać, zaśpiewać, zatańczyć to wszystko, co napisała Agnieszka Osiecka razem z Arkiem Brykalskim. Oj, to może być ciekawe. To może być ciekawe. Bardzo się cieszę, że Ania mi zaufała i mnie zaprosiła do tego spektaklu. Muszę powiedzieć, że też sama czuję to odium i ten stres. Będzie dreszcz, będzie stres. Oj, będzie. Na żywo spektakl to jest to. Robimy wszystko, żeby ominąć ogromny stres i taki paraliżujący stres i bardzo szybko zaczęliśmy się rzucać w tę robotę i już mogę powiedzieć, że jakieś takie pierwsze robocze całości już gramy, no bo trzeba tak naprawdę postawić cały spektakl, żeby go potem na żywcach zagrać w kamerach, a wcześniej zrobić odpowiednią ilość prób kamerowych. Czuję, że przyjdę na te próby kamerowe, jak będzie dla dziennikarzy jakiś dzień, żeby cię podglądać. A jakie masz marzenia zawodowe? Mam marzenie, żeby troszkę więcej mnie było w filmie. A jednak. Tak,
tak, tak. Dlatego, że był taki moment, kiedy był 2015-16 rok i tak mi się udało gdzieś właśnie wygrać castingi i moja agentka nawet się wtedy śmiała, że musieli przyjechać reżyserzy z zagranicy, żeby mnie poobsadzać, bo była to Anne Fontaine i film Niewinne. Potem zagrałam w takim filmie Król Życia również. Tu reżyser też tak naprawdę bardzo długo pracujący operator, który pracował przez bardzo długi czas w Stanach, pan Jerzy Zieliński. I wtedy również Michał Szczerbic gdzieś mnie sobie wymyślił do filmu Sprawiedliwe, w którym zagrałam partnerując Jackowi Braciakowi. I to rzeczywiście był taki moment, że mnie się zdarzyło tych filmów zagrać więcej. Potem jeszcze się zdarzały, oczywiście zdarzyło się, a to po prostu przyjaźń, a to coś tam. Ale teraz od jakiegoś czasu nie mam takiego szczęścia do filmu, a chciałabym, żeby mnie w tym filmie było więcej, bo to są... Był też taki serial w jednej ze stacji komercyjnych, kryminalny, w którym bardzo grałaś nauczycielkę, tajemniczą postać, którą ja bardzo lubiłam. Tak. W której się trochę podkochiwali uczniowie, tak, a trochę sam Maciej Sztur, tak, było coś takiego. Tam się... Trochę to on nie sprostał temu zadaniu. Jako postać. Jako postać, tak. Właśnie powstała trzecia część, w której się tam na chwileńkę pojawię, ale to będzie taki, powiedzmy, gościnny udział mój w tej już trzeciej odsłonie serii Belfrowej. Ja myślę, że gdyby Kenneth Branagh reżyserował w Polsce swoje szekspirowskie filmy, to by cię na pewno zaangażował. Tego ci życzę. Tak, tego ci życzymy. Dziękuję bardzo. Bo takiej klasy, wyzwanie... Każdej roli u Szekspira, każdej. Tak, bo też w takim emplua też cię widziałam i spokojnie dasz radę. Bo Kasia kiedyś swego czasu wyznała, że może zagrać tylko czarownicę u Macbeth. Tak. To opowiedziałam to już kiedyś jako taką śmieszną anegdotę. Właśnie a propos kompleksów młodej wówczas bardzo dziewczyny początkującej w szkole teatralnej. Pamiętam, jak Jarosław Gajewski zapytał po pół roku tak naprawdę bycia w tej szkole teatralnej o rolę marzeń. Nie wiem. A co pani teraz czyta? Ernesta Bryla. Pani czyta teraz Ernesta Bryla? Tak, Na szkle malowane właśnie czytam. Nie mógł wyjść z zadziwienia, a ja wtedy po prostu pochłaniałam wszystko, co było w tak zwanej klasyce, małej klasyce albo w XX wieku, jeśli chodzi o dramat, no bo wiedziałam, że w jakimś sensie czułam się niedoinformowana i niedouczona. Jakże chociaż... rzadka cecha młodych aktorów, jak pożądana, no i? I dziś rzeczywiście nie dziwię się jego zdziwieniu nad tym, że młody człowiek czyta takie rzeczy, ale zapytał mnie wtedy o rolę marzeń. Ja kompletnie nie potrafiłam powiedzieć, jakie są moje role marzeń, więc próbował mi tak podpowiedzieć, może coś w Szekspirze, no ale co ja taka ruda mogę, ruda Julia, może jakaś czarownica w Macbecie. Ja tylko tak na mnie spojrzał i powiedział, pani Katarzyno, dla pani w Szekspirze jest wszystko. I tego ci życzymy. Tego ci, Kasiu, życzymy. Gdybyście państwo zajrzeli też do Kalinowego Serca, to też tam można Kasię spotkać. Zobaczyłam, że jest spektakl Dano Cierin. Jest. To znaczy nie tyle spektakl, ile koncert. Koncert, tak. Tak, ale rzeczywiście ma on taką swoją, powiedzmy, podteatralizowaną formę. Niektórzy nazywają to stand-upem muzycznym. Scenariusz i całe to słowo wiązane, które gdzieś łączy te piosenki i teksty, które śpiewała pani Danuta Rin, napisała na moją prośbę i na moje zaproszenie Magda Smalara i zrobiła to fantastycznie. Jest to błyskotliwe, a jednocześnie dosyć osobiste. Więc nie jestem tam panią Danutą Rin, raczej opowiadamy sobie gdzieś o miłości, o związkach, o relacjach, ale pani Danuta jest tam wspominana i zostawię to już jako taką wisienkę na torcie tym, którzy wpadną i zobaczą, posłuchają. Gdzie ci mężczyźni, proszę pani? Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Naszym gościem była Katarzyna Dąbrowska. Dzięki.